No, chyba rekord świata jest pobity, bo szybciutko te konie wszystkie weszły. Jeszcze moment i ruszyły. Dobrze przyjęła start Armina i prowadzi. Armina na drugiej pozycji, tam się, no tam jest ciasno, 3-4 konie PDD poprawia i lokuje się na drugiej pozycji. Inner, Katuli, następnie Frygana na ostatniej pozycji, Al-Am, przedostatni, eksterior trzeci od końca, Manzur. Prowadzi PDD, na drugiej pozycji jest Armina, PDD Armina, na trzeciej łeb, Inner, Katuli. Następnie Ertalsa razem z Fryganą, Air Force, Exterior, Manzur na ostatniej pozycji, Al-Am. I za chwilę konie będą miały do pokonania 1200 metrów, na czele PDD i na drugiej pozycji Armina, nic się nie zmienia. PDD, Armina, dalej Inner, 1000 metrów do celownika, tam na czwartej, piątej, szóstej pozycji bardzo ciasno, prowadzi nadal PDD, Armina, trzeciej pozycji Inner, czwarty Katuli, następnie blisko Ertalsa, mocno jechana Frygana, Manzur, Air Force na ostatniej pozycji w odstępie. I za chwilę wyjście na prostą, wyprowadza PDD, no odszedł od bandy to znacznie, ale jeszcze jest na pierwszej pozycji, sporo zyskała tam Armina. 450 metrów do celownika, walka, na czele stawki galopuje w tej chwili Inner, a przy bandzie Al-Am. Inner z Al-Amem i finiszuje polem Ertalsa. I blisko jest Exterior, reszta daleko. 200 metrów przed celownikiem jest już na pierwszej pozycji Al-Am. I dobrze galopuje i odchodzi od stawki Al-Am, z przewagą minie celownik. Al-Am na drugiej pozycji, Inner celownik, Al-Am, Miner, Ertalsa, Exterior, Manzur, następnie Air Force, dalej Frygana, za nią PDD, Armina i na ostatniej pozycji Katuli.